Przywykło się sądzić, że o uprawnienie do uzyskania pełnomocnika w sprawach cywilnych mogą ubiegać się tak zwani ubodzy. Nawet kiedyś nazywano to popularnie tak zwanym prawem ubogich. W czasach obecnych byłoby utrzymanie takiej quasi definicji zbytnim uproszczeniem. O pełnomocnika z urzędu, owszem, mogą się ubiegać po pierwsze osoby, które zostały już zwolnione od kosztów sądowych i dalsze przesłanki, a właściwie dalsza przesłanka, o której za chwilę również jest spełniona, mogą się również ubiegać osoby, które dopiero będą składały wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, a zatem mogą to robić równocześnie. Ta druga przesłanka, o której się najczęściej zapomina i która właśnie sprawia, że zbytnim uproszczeniem jest definiowanie tej kwestii przez tak zwane prawo ubogich, oznacza jednoczesne stwierdzenie przez sąd, że udział pełnomocnika w danej sprawie jest potrzebny, że przysłuży się sprawności i istocie samego postępowania.